Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. No jak zauważyliście, od pewnego czasu aktywność na tym kanale jest dużo mniejsza i też pojawiają się kompletnie inny rodzaj materiałów. Przede wszystkim nie ma gameplayów i nie ma live streamów, ale to nie oznacza, że live streamy się nie pojawiają, bo live streamy się pojawiają moi drodzy na kanale drugim, Cicero Games Live. Możecie ten kanał znaleźć w zakładce społeczność, czy też w zakładce raczej kanały. I zachęcam do zasubskrybowania drugiego kanału w celu chociażby uczestniczenia w live streamach. Tyle jeżeli chodzi o parafialne ogłoszenia. Słuchajcie, bardzo dobrze się złożyło, gdyż na przestrzeni teraz kilku dni postanowiłem zakupić sobie grę Wiedźmin 2. Ja tutaj może wyłożę tą grę Wiedźmin 2 w edycji na Xboxa 360. No i nie zdając sobie sprawy z tego, że w tym roku, no dokładnie w maju, Wiedźmin 2 obchodzi swoje dziesięciolecie. Tak, moi drodzy, gra debiutowała na pecety w 2011 roku, w maju, bodajże 17 maja była premiera, więc mamy dziesięciolecie Wiedźmina 2. Oczywiście ta edycja konsolowa była rok później, ale bierzemy pod uwagę edycję pecetową. No i tak się właśnie dobrze złożyło, że jakoś nie zważając na to, że Wiedźmin obchodzi swoje dziesięciolecie w maju, no to ja nabyłem sobie Wiedźmina 2 Zabójcy Królów edycję rozszerzoną. Nigdy w ten tytuł nie grałem, nigdy w tą grę nie grałem, tak samo jak nie grałem w jedynkę. W jedynkę na pewno nie zagram, ale w dwójkę nigdy nie grałem, nie miałem okazji w tą dwójkę sobie zagrać jakoś gdzieś tam w tamtych czasach, kiedy tam mocno byłem konsolowcem, nadal nim oczywiście jestem, nie miałem jakby Xboxa, nie miałem również peceta mocnego, żeby Wiedźmina 2 wypróbować. No i wiadomo, później kupiłem Wiedźmina 3, którego przeszedłem całego, no ale dałem sobie też za cel kupienie Wiedźmina 2. No pierwotnie miała być to też edycja Xbox One, Xbox 360 w tych pudełkach Blu-ray i w ogóle na Blu-rayu, ale dostanie takiej edycji jest bardzo trudne, bardzo ciężkie, przynajmniej jak ja szukałem po jakichś OLX-ach, po Allegro, to praktycznie tych gier nie ma, a jak są, to są w gigantycznych cenach. No i nadarzyła się okazja kupienia edycji na 360 w cenie 80, bodajże 9 zł, kompletnej, z płytami DVD w bardzo dobrym stanie. Rzeczywiście sprawdziłem, są w bardzo dobrym stanie. No i to był impuls. Impuls, kupiłem, jest Wiedźmin. Moi drodzy, koniec tego pitolenia. Wiedźmin 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Ona jest oczywiście w takiej obwolucie. Może ta obwoluta nie jest w jakimś też już jakimś perfekcyjnym stanie oczywiście, ale nic nie szkodzi. Obwoluta jest cała. Obwoluta ma się dobrze. Ja na pewno po przejściu gry po prostu tytuł wsadzę do folii. Do folii. Także wyciągnijmy sobie zawartość. Ja sobie ściągnę tą obwolutę. Czy to ja mówiłem, jest obwolutka. Ona jest w stanie, powiedzmy, bardzo dobrym plus, czyli jeszcze nadającym się generalnie do użytku, ale tak jak mówiłem, po przejściu tej gry na pewno sobie ją zafoliuję. W zestawie, słuchajcie, w zestawie, ja tylko jeszcze nadmienię, że tą edycję również można było mieć, czy też zdobyć, czy ona też była w edycji kolekcjonerskiej. No edycje kolekcjonerskie chodzą po ponad 500 zł. Nie dużo, nie mało, no, ale to jest dla mnie spory pieniądz, żeby wydawać. Okej, moi drodzy. No więc otrzymujemy taką książeczkę, podręcznik gracza. On jest dosyć gruby, ten podręcznik gracza. Generalnie z tego co wiem, no to tutaj mamy opisane zadania z gry. Gdybyśmy po prostu gdzieś utknęli i nie byli w stanie po prostu przejść dalej, nie wiadomo co mamy zrobić i tak dalej, to mamy taki podręcznik gracza i tutaj mamy opisane wszystkie misje występujące w grze. Także takie ułatwienie. Kiedyś to były nie o tyle książki, co po prostu opisy przejścia w gazetach. Teraz już tego nie ma, bo wiadomo, no, era internetu, wchodzimy na YouTube'a i tam wyszukujemy sobie gameplay, jak ktoś przechodzi, ale kiedyś takich rzeczy nie było, kiedyś były takie podręczniki różnego rodzaju, czy to właśnie w gazetach, czy osobno jakieś takie. Ja pamiętam też, że był taki cały, nie o tyle czasopismo, co cała taka książka, ona była gdzieś, słuchajcie, takiej grubości, tam było kilkadziesiąt gier, tam był Resident Evil, tam był Dino Crisis, pamiętam, że to było bardzo, bardzo pomocne. W każdym razie, podręcznik gracza do Wiedźmina 2: Zabójcy Królów w edycji rozszerzonej. Mamy coś takiego, gdybyśmy się gdzieś tam zacięli, nie wiedzieli jak przejść, no to coś takiego mamy i możemy sobie podejrzeć. Ja mam nadzieję, że jakoś za bardzo się tam gdzieś nie zatnę i nie będę potrzebował tego podręcznika gracza, no ale zobaczymy, bo też grę planuję przechodzić na live streamach. Moi drodzy, no to pudełeczko Xbox 360, oczywiście pudełko nie różni się od obu luty, jest kompletnie wszystko to samo. Co mnie oczywiście cieszy, to sam fakt, że oczywiście jest to, moi drodzy, jest to komplet składający się oczywiście z instrukcji książeczki, która nie jest mega gruba, nie jest też mega cienka, jest bodajże 37 stron, czyli i tak w erze dzisiejszej gier, gdzie otrzymujemy, kompletnie nic nie otrzymujemy w pudełkach, żadnej zawartości, co mnie strasznie po prostu irytuje, strasznie mnie denerwuje, no to jest szacun, że tutaj coś takiego posiadamy. No tu mamy, widzę, eliksiry, oleje. No jest coś też do poczytania. To nie jest tak, że to jest jakaś urzucona, wiecie, krzywa instrukcja bez niczego. Coś tutaj mamy do obejrzenia. Mapeczka, moi drodzy, mapeczka. Mamy mapeczkę na takim fajnym, śliskim, nie wiem, może to kredowy papier jest, nie jestem jakby też, bym powiedział, w 100% jakimś ekspertem tego, ale wydaje mi się, że chyba to jest kredóweczka. Mamy mapę, mapa Królestw Północnych, czyli miejsce, gdzie pewnie będziemy się poruszać. Jest legenda, fajnie to wygląda, mapeczka w nie najgorszym stanie. Nie jest gdzieś tam pozdzierana, gdzieś tam pozadzierana. Tu jakaś dolina Pontaru. Słuchajcie, też z legendą. Fajny papier, fajna mapeczka. Spoko gadżecik. To mi się podoba. To mi się podoba, że w takich edycjach, powiedzmy, no chyba to jest taka edycja, w sumie bym powiedział, nie jakaś tam mega wypaśna, no. Chyba była wcześniej edycja zwykła, później wydali edycję rozszerzoną, no ale dali. Mamy te kompendium wiedzy o przejściu gry, mamy mapeczkę, instrukcję i mamy, moi drodzy, zestaw trzypłytowy z Wiedźmina. Mamy tutaj dysk #1, już go oczywiście testowałem. Jak widać stan jest naprawdę spoko. Tutaj sprzedający ocenił na 8,5 dysk 1. Oczywiście, no on jest naprawdę w dobrym stanie. Dysk 1. Później mamy oczywiście dysk 2. To było ocenione na 9 chyba i pół. I ten rzeczywiście dysk jest też w lepszym stanie niż pierwszym. Wiadomo, dwójeczka mniej eksploatowana, ale generalnie jestem zadowolony ze stanu, bo naprawdę spoko jest stan. No i moi drodzy, mamy również ścieżkę dźwiękową z Wiedźmina 2. Też bardzo nietypowo. Też się rzadko zdarza. Jakby nie za często otrzymuje się na płytach chociażby edycję 3-płytową i gdzieś tam jeszcze dostajemy soundtrack. Także moi drodzy, tak to się prezentuje. Tak się prezentuje ta edycja. Ja ją posiadam pierwszy raz w życiu. W rękach Wiedźmin 2. Super sprawa, naprawdę. Eleganckowość, jak to się mówi. Mnie się podoba. Ja jestem generalnie zadowolony z tego zakupu, bo dostałem edycję po prostu kompletną, w przyzwoitym stanie. Ciężko już gdzieś tam też dostępną powolutku na aukcjach. I mi wystarczy ten stan. Z tej gry planuję live streamy. Jeszcze raz przypomnę kanał Cicero Games Live. Znajdziecie go w zakładce kanały. Nie wiem, kiedy te live'y będą z tej gry. Natomiast na pewno gdzieś tą gierkę będę chciał przejść. Tutaj coś około chyba 40 godzin na ogrywanie. Powiedzmy, to jest pół sandbox, nie jest to pełny sandbox. Także moim zdaniem myślę, że będę się bawił dobrze. Tym bardziej, że Wiedźmin 3 był zajebisty. Wiedźmin 2 wiadomo jest generacyjnie troszkę starszym tytułem, ale już od dawna chciałem go wypróbować, już od dawna chciałem wsiąknąć w ten świat Wiedźmina po raz kolejny i spróbować 2. Moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o ten materiał, tyle jeżeli chodzi o unboxing, rozpakowanie edycji rozszerzonej Wiedźmina 2 Zabójcy Królów w sam raz na 10-lecie marki, 10-lecie tego tytułu trafiłem idealnie. Oczywiście materiał z opóźnieniem na moim kanale, bo wiadomo, że czasowo bywa różnie. Tyle ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hejo, papa, pozdrawiam Was.